Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Generał Bogusław Samol, Akademia Sztuki Wojennej, Instytut Strategii Wojskowej jest przy telefonie. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Najpierw skomentujmy fakt i symbolikę faktu tego, że Walery Gerasimow, naczelny dowódca wojsk rosyjskich, został po pierwsze wysłany na front, a po drugie został ranny. Szanowni państwo, jest to naturalne, że w czasie prowadzenia działań wojennych prawdopodobnie strona ukraińska, jak również rosyjska, wysyła w miejsca bardzo ważne, które decydują o przebiegu operacji wojskowych swoich najwyższych dowódców w celu sprawdzenia realizacji planów lub zorientowania się, w czym problem, aby później przygotować pomoc. To są procedury, a mogą takie być, które po prostu nakazują dowódcom wyższego szczebla, szczególnie nawet jeszcze strategicznego, wizytację, chociaż to rzadko ma miejsce. Natomiast czy rzeczywiście tak stało? Być może tak. To znaczy, że Ukraińcy mają dobre rozpoznanie, zorientują się, gdzie są rozmieszczane stanowiska dowodzenia rosyjskich wojsk w rejonie walk. No i później wykonują uderzenia swoimi wojskami specjalnymi, a być może, mając dobre rozpoznanie, wykonują uderzenia albo lotnicze, albo środkami artyleryjskimi. To znaczy, że Ukraińcy są bardzo skuteczni, tak jak powiedziałem przed chwilą, w zakresie prowadzenia rozpoznania, jak i później wykonania uderzeń. Trzeba powiedzieć w tym miejscu, że każda eliminacja dowódcy, nawet jeżeli on jest ranny, na każdym poziomie, powoduje czasowo dezorganizację w systemie dowodzenia, a jednocześnie obniża morale dowódców i wojsk walczących, w tym wypadku rosyjskich. Dowódcy są pewno specjalnie chronieni. To znaczy, na pewno, szanowni państwo, tutaj trzeba patrzeć na miejsce dowódców z punktu widzenia sztuki wojennej, ale też i praktycznych działań. Z reguły dowódcy wyższych szczebli, tego szczebla operacyjnego, a więc już generałowie, nawet dowódcy dywizji, to od linii frontu są kilkanaście kilometrów, ale nawet i kilkadziesiąt. Im wyższy poziom dowodzenia, tym stanowiska dowodzenia są dalej rozmieszczane w głębi operacyjnej strony, w tym wypadku czy to atakującej, tak to prowadzą działania Rosjanie, czy ukraińskiej. Natomiast jeszcze raz powtarzam, bez względu na to, jak dowódcy są chronieni, bo przecież tutaj nie chodzi o to, żeby kilkunastu żołnierzy, ochroniarzy czy oficerów, żołnierzy z jednostek specjalnych byli przy dowódcy, osłaniali go swoją pieszy. To dzisiaj nie o to chodzi. Przede wszystkim jeszcze raz powtarzam, gdzieś jest jakieś sprawy dziurawe w systemie maskowania operacyjnego Rosjan i Ukraińcy to świetnie wykorzystują. Bo Walery Gerasimow to jest nie tylko dowódca, jak to mówią Rosjanie, operacji specjalnej, czyli tego, co się dzieje na Ukrainie, ale twórca doktryny wojskowej i wojennej Rosji. No to prawda, przecież pamiętamy, że został wyznaczony na szefa sztabu bodajże w 2011 albo 2012 roku i później występował swoimi przemówieniami, jakby prezentując założenia swojej strategii. Oczywiście nie prezentował na pewno wszystkiego, szczególnie tajnych części tej strategii. W czasie swoich prezentował te swoje pomysły na sposób prowadzenia wojny w Akademii Nauk Wojennych w Moskwie. W 2013 roku, dla przypomnienia, ogłosił założenia tak zwanej wojny hybrydowej. To się później sprawdziło w 2014 roku w czasie ataku rosyjskiego na Ukrainę. Następnie w 2017 roku wygłosił kolejne przemówienie, w którym mówił o sposobie prowadzenia działań wojennych z użyciem praktycznie dostępnych środków rażenia, jakie Rosja posiadała, a przede wszystkim mówił, że należy uderzać na cały obszar państwa atakowanego, czy broniącego się, w ogóle on tak nie używa, ale na głębokość strategiczną, a więc wykorzystując uderzenia lotnicze, rakietowe, no i oczywiście działania wojsk na poziomach niższych, wojsk lądowych. I jesteśmy tego świadkiem, a więc założenia doktryny Gerasimowa sprawdziły się, natomiast sprawdzają się i to, co on mówił, natomiast jaki jest skutek, widzimy dzisiaj. Ale jest to spowodowane szeregiem, prawdopodobnie szeregiem niedoróbek ze strony ukraińskiej.
Jak wspomniałem... Ukraińskiej jeżeli, czy rosyjskiej? Rosyjskiej, przepraszam. Jeżeli, szanowni państwo, jeżeli jeden dowódca jest tak długo na stanowisku, a jak w wypadku szefa sztabu generalnego, to wokół siebie tworzy... W pewnym sensie, może użyję słowa określenia żartobliwego, towarzystwo wzajemnej adoracji, a więc mianowanie na stanowiska kolegów, znajomych i niekoniecznie dobrze przygotowanych. Mamy przecież dzisiaj informacje o tym, że część dowódców rosyjskich nie sprawdziła się w tym konflikcie. Nawet w tej chwili, w czasie prowadzenia operacji na wschodzie Ukrainy, jeden z dowódców, sprawdza się generał brygady, bardzo młody, ale to są wyjątki. To znaczy, że bez względu na to, jak system dowodzenia jest stworzony, a do tego musi być system kształcenia i doboru kadr, to często są popełniane błędy świadome. W sensie takim, że dobiera się kolegów, tak jak powiedziałem, i tworzy się towarzystwo wzajemnej adoracji. Przez to i w każdej armii, nie tylko rosyjskiej, cierpi system szkolenia dowódców. Często kontrole, które są prowadzone, nie odpowiadają rzeczywistości stopnia wyszkolenia dowódców i sztabów na poszczególnych szczeblach dowodzenia, począwszy od batalionu, aż tutaj widzimy do dowódców armii. Bo przecież i dowódcy armii popełnili szereg błędów, którzy stali kilka tygodni temu wycofani przez Putina ze stanowisk służbowych. Także tutaj wiele błędów jest, my wszystkiego nie możemy znać z wielu powodów. Natomiast patrząc na skutki, to co, jaki sposób, jak konsekwentnie prowadzona jest operacja przez Rosjan, no widzimy ciągle niedoróbki po stronie rosyjskiej. Ale powiedział pan generał, konsekwentnie jest prowadzona operacja przez Rosjan. Jest taka konsekwencja? Jest, szanowni państwo. Po pierwsze, Rosjanie mają przewagę ilościową, na pewno. Po drugie, widzimy, że cel polityczny, który określił Putin, a z tego wynikają cele strategiczne, ja kilkakrotnie powtarzam, jest realizowany, z tym, że bardzo opornie to Rosjanom idzie. Już drugi tydzień praktycznie trwa operacja na kierunku, na wschodniej części terytorium ukraińskiego i Rosjanie praktycznie nie mają wiele powodów. Parę dni temu, bodajże wczoraj, Rosjanie próbowali zdobyć Zaporoża, więc miasto jest bardzo ważne ze względu na to, że umożliwia przejście mosty i system komunikacyjny tego miasta umożliwia pokonanie Dniepru i wyjścia w kierunku tutaj na Krzywy Róg, a dalej nawet na Mikołajówkę, żeby odciąć Odessa, a następnie w kierunku Mołdawii. Tak często o tym państwie się w tej chwili mówi, że rzekomo Rosja zagraża. Tutaj są różne oceny, nawet i moja, że tempo natarcia Rosjan jest około 2-3 kilometrów na dobę, to jest bardzo mało. Z tym, że teraz też trzeba przyjąć to, że strona ukraińska kontratakuje w rejonach włamań, kontratakuje i odbija od rejony utracone. Ale tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że ciągle walka trwa wzdłuż szlaków komunikacyjnych, a więc wzdłuż dróg. I celem tych walk jest zdobycie miast i dalej rozwijanie powodzenia, czego Rosjanie nie mogą robić. A przez to wykorzystaną sytuację wykorzystują Ukraińcy. Powtórzę, że to jest związane też z okresem wiosennych roztopów, że wojska, strona nacierająca w tym wypadku, Rosjanie nie mogą rozwinąć swoich wojsk na szerokim froncie, aby wykorzystać przewagi w stosunku do Ukraińców. I to jest na szczęście dla Ukraińców bardzo dobrze, bo zyskują na czasie, obezwładniając rosyjskie zgrupowania uderzeniowe, tak zarówno na poziomie taktycznym, a to w tym wypadku to zgrupowanie na kierunku zgrupowanie operacyjne z kierunku Charkowa, Białogrodu, Charków. W związku z tym Rosjanie słabną. Niemniej jednak te działania są jeszcze prowadzone. Jak długo? No, czas pokaże. Panie generale, czy słuszna jest intuicja mówiąca o tym, że teraz Rosjanie skoncentrują się na froncie południowym, czyli próba odcięcia Ukrainy od wybrzeża Morza Czarnego? Jak pan ocenia takie spekulacje, między innymi wywiadu brytyjskiego, że teraz szykuje się jakiś rodzaj ataku na Mołdawię po to, żeby od strony mołdawskiej zaatakować Odessę? To jest dobre pytanie, w jaki sposób Rosjanie chcą to zrobić. Przecież mają ograniczoną możliwość przemieszczenia wojsk na ten kierunek, a przede wszystkim trzeba przekroczyć Dniepr, który jest solidnie broniony przez Ukraińców w rejonie Mikołajewa,
tutaj przed chwilą mówiłem o Zaporożu, ale ja bym chciał, zanim tutaj jeszcze będę dywagował, taką wagę jedno dać. Dla mnie jest zaskoczeniem, że nie mając powodzenia na kierunku tutaj, na kierunku Doniecka i Ługańska, Rosjanie przerzucają swój wysiłek operacyjny zupełnie na oddzielny kierunek tutaj na południe, a więc tutaj widzimy brak jakiejkolwiek synchronizacji między dwoma zgrupowaniami operacyjnymi, a jednocześnie brak głównego wysiłku. To, co kilka dni temu mówiłem, o czym mówiłem kilka dni temu w wywiadzie również dla państwa, dla stacji u pana redaktora. W związku z tym dla mnie to jest zdziwienie, dlatego że też im może azowskie również i może czarne mają ograniczone, znaczy ograniczają przemieszczenie dużych zgrupowań rosyjskich, a przede wszystkim trzeba pokonać Odessę, co jest, mi się wydaje, w tej chwili bardzo trudnym zadaniem dla Rosjan. No ale jeżeli wywiad brytyjski podaje takie informacje, na pewno mają sprawdzone informacje i starają się w jakiś sposób przekazywać to Ukraińcom. Panie redaktorze, trudno mi uwierzyć, żeby Rosjanie rozpoczęli operacje, kolejne operacje na kierunku południowym tutaj, a więc Mikołajów, Odessa w kierunku Mołdawii, nie mając powodzenia w rejonie Doniecka i Ługańska. A co Rosjanom jeszcze, wojskom rosyjskim zostało? Nie mają powodzenia na Donieck, Ługańsk. To w takim razie czego należy oczekiwać? Ja po prostu jestem zdziwiony przebiegiem tej operacji wojennej. Prowadzone, w jaki sposób Rosjanie to operację prowadzą. Na początku, jak pamiętamy, dwa miesiące temu uderzyli z trzech kierunków, to w ogóle kierunki ze sobą nie współdziałały, nie było synchronizacji działań na szczeblu strategicznym, więc skutek był taki, że Ukraińcy z powodzeniem zniszczyli zgrupowanie rosyjskie w okolicach Kijowa. Rosjanie później przenieśli kierunek tutaj na te dwie samozwańce, na kierunek tych Ługańska i Doniecka, również nie mają powodzenia i teraz biorą się za trzeci kierunek operacji. Dla mnie to jest bez sensu. Wojna bez sensu. Nie tylko z punktu widzenia politycznego, realnego, ale z punktu widzenia sztuki wojennej. Ja nie widzę tutaj sensu, o co Rosjanom w ogóle chodzi. Na pewno, jeżeli chodzi o to utrzymanie tego pasa nadmorskiego wzdłuż Morza Azowskiego i Czarnego. Natomiast w jaki sposób oni chcą rozwijać powodzenie, w ogóle ofensywę prowadzić przeciwko Ukraińcom, jest to tam jest wielką zagadką. Dlatego jest to niezrozumiałe. 60 dni to jest ponad dwa miesiące prowadzenia działań bojowych. To jest szalony wysiłek dla obydwu stron, szczególnie też zarówno dla Ukraińców, jak i dla Rosjan. Jest to wyczerpywanie sił. I w sytuacji, kiedy Ukraina jest zasilana zasobami, a też i teraz uzbrojeniem przez państwa zachodnie, szczególnie Stany Zjednoczone i Kanada, Rosjanie pozostają dalej sami, wykorzystując swoje zasoby, uważam, że to państwo rosyjskie wyczerpuje. Szanowni Państwo, kilkakrotnie mówiłem o tym i się powtórzę jeszcze raz. Siła Rosji będzie wtedy, zobaczymy siłę Rosji po konflikcie tym, kiedy jak się skończy, bo siły zbrojne stanowią ważny element siły państwa, ale są uzależnione od tego państwa. Jak długo Rosjanie będą w stanie prowadzić tę wojnę, to zobaczymy. Ale jeszcze dzisiaj nie można powiedzieć, że szala zwycięstwa przesuwa się na stronę ukraińską. Ja uważam, że jest zbyt wcześnie. Ukraińcy dzielnie się bronią, dzielnie kontratakują na kierunkach lokalnych, a więc na poziomie taktycznym. Jak mamy informacje, miejscowości przechodzą z rąk do rąk. Tutaj na kierunkach, szczególnie na kierunkach Charkowa, później Ochtyrki, później na kierunku Iziuma. Co prawda Izium jest utrzymywany jeszcze w rękach rosyjskich, ale do tej pory Krematorsk jest jeszcze broniony przez Ukraińców, a więc nie udało się Rosjanom okrążyć zgrupowania ukraińskich wojsk, które się bronią i nie bronią się na kierunku Mariupola, przepraszam, Doniecka i Ługańska. No też Rosjanie tutaj starają się uderzać, wykonywać uderzenia w kierunku zachodniej Ukrainy, zachodniej Ukrainy, starają się przekroczyć Dniepr. Również im się to nie udaje. W związku z tym ta wojna drepcze w miejscu, powodując cierpienia ludności cywilnej, a też i straty po obydwu stronach wojskowych. A co pan generał sądzi o tym, co się dzieje po drugiej stronie granicy? Tam jakieś składy amunicji, jakieś mosty, które nagle się zapadają?
Szanowni Państwo, sądzę, że Ukraińcy starają się w tej chwili przechodzić do jakby uderzeń na obiekty, bardzo ważne obiekty krytyczne, jak również militarne na terenie Rosji. Przed rozpoczęciem wojny w jednym z wywiadów mówiłem o tym, że wszystko zależy też, w jaki sposób Ukraińcy, przygotowując się do obrony, przygotowali swoje siły, środki do uderzenia na rosyjskie składy, ważne punkty terenowe, czy tak jak tutaj mosty, inną infrastrukturę, które są położone na terenie państwa rosyjskiego, chociażby w pobliżu granicy z Ukrainą, aby destabilizować zaopatrzenie wojsk rosyjskich w zakresie środków materiałowych. Do tej pory nie mieliśmy takich informacji. Chyba na początku była informacja o uderzeniu na lotnisko rosyjskie, na które jest ulokowane na terenie Rosji. Dzisiaj te działania są bardziej intensywne z strony ukraińskiej i bardzo dobrze. To znaczy, że Ukraińcy mają możliwość wykonywania uderzeń już na Rosjan, nie tylko na swoim terytorium, ale też uderzają na te elementy infrastruktury rosyjskiej, a następnie podejrzewam, że też rażą i ważne obiekty wojskowe, a więc tutaj składy lokowane na terenie Rosji. Co to jest? Daje to przede wszystkim sygnał propagandowy dla Rosjan, że wojna może być przeniesiona na terenie Rosji. Oczywiście nie poprzez uderzenia wojsk pancernych zmechanizowanych, a więc komponentów lądowych, bo Ukraińcy nie mają na tyle siły, na pewno. Ale zaznaczają, że Ukraińcy są bardzo aktywni w prowadzeniu działań obronnych. Nie tylko skupiają się na obronie obiektów na własnym terytorium, ale w tej chwili uderzają na obiekty. Co prawda to nie jest jakaś duża skala na terenie Rosji. Panie generale, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dzisiaj jest dzień flagi biało-czerwona. Powiewa przed domem pana generała? Tak. Być powinno. Tak. Panie, to jest nasz bardzo ważny symbol narodowy od wieków Zawsze to trzeba pokazywać. Kiedyś się używało, nie było takiego święta po pierwsze, kilka lat temu. Natomiast dzisiaj mamy, ale jutro jest też bardzo ważny dzień z próby odnowy państwa polskiego ponad 200 lat temu. I to się nie udało też i z przyczyn Rosji. I dzisiaj to, co się dzieje na Ukrainie, w jaki sposób jakby Rosja jest osłabiana, a dzięki temu Polska ma czas na wzmocnienie swojego bezpieczeństwa poprzez rozbudowę systemu obronnego. Mamy przecież wydano nową ustawę, która mówi o finansowaniu sił zbrojnych. A więc tutaj, krótko mówiąc, oczywiście nie możemy kopiować czy powtarzać wydarzeń sprzed 200 lat z okresu Konstytucji 3 maja, ale to jest bardzo ważne święto. To wtedy była próba odnowienia państwa polskiego, wzmocnienia go. Dzisiaj mamy zupełnie inne czasy. Świętujmy to, ale nie zapominajmy, że na wschodzie zawsze mamy nieprzyjaciół, dla których Polska jest cierniem wokół. Oni Polskę traktowali i traktują jako strefę buforową. Wypowiedzi Ławrowa kilka tygodni temu przed rozpoczęciem wojny o tej osieroceniu, jak tutaj mówię, że jesteśmy osierotkami. My mamy swoją ojczyznę, mamy matkę swoją i nie potrzebujemy takich matek, jak jest matka rosyjska. My mamy swoją matkę, która nazywa się Rzeczpospolita, albo wypowiedzi Dugina, który uważa, że ani Polska, ani kraje bałtyckie, ani Ukraina w ogóle nie powinny istnieć. No tak, i między innymi prezydent Rosji jest jakby kontynuatorem myśli Dugina. No tutaj też trzeba powiedzieć o tym, że nawet Dugin przewiduje, że i Niemcy mogą zniknąć. A więc tutaj też jest zagrożenie dla nich. Czy jest, w jaki sposób rysuje się to zagrożenie, chociaż wielu na pewno nie wierzy. Szanowni Państwo, 3 lata temu, kiedy była wizyta oficerów niemieckich w Akademii Sztuki Wojennej, miałem wykład dla nich na temat bezpieczeństwa na północno-wschodniej flance i kiedy przytoczyłem wypowiedzi Dugina, szczególnie z tą frazą dotyczącą Niemiec, byli zaskoczeni i w to nie wierzyli. I oni nas postrzegali w tej chwili, tam do czasów rozpoczęcia wojny, nas Polaków, jako rusofobów. Szanowni Państwo, i to jest między innymi
Taka polityka rosyjska, która z jednej strony prowadziła do współpracy, uzależnienia Zachodu od siebie, a z drugiej strony tamci po tamtej stronie widzieli tylko biznes, a nie przewidywali spraw związanych z bezpieczeństwem, no dzisiaj powoli się przekonują. Na szczęście dzisiaj zupełnie ta sytuacja zmienia się zupełnie. I na pewno wśród szczególnie establishmentu niemieckiego, wśród polityków zaczyna się to zmieniać. Jak czytamy wypowiedzi czy relacje prasowe z terytorium Niemiec, z państwa niemieckiego, nawet obecne władze polityczne zaczynają zmieniać stosunek wobec Rosji. Ale to jest, szanowni państwo, początek dopiero. Jeżeli Ukraina faktycznie wytrzyma i dzięki wsparciu Zachodowi na pewno ta polityka rosyjska, czy ona się zmieni? Nie sądzę. Ja znam Rosjan ze względu na to, że tam studiowałem. To jest specyficzny naród, jeżeli chodzi o podejście do swojego państwa rosyjskiego. U nich może być biednie, ale chcą być bardzo wielcy, bo potęgę państwa postrzegają przede wszystkim przez obszar, ale też i przez ideologię, jaka jest uprawiana przez władze rosyjskie, podkreślając jakąś tam rzekomą misję Słowian rosyjski wobec Słowian, tak jak polskie państwo, czy polski naród, czy Czechy, czy Bułgaria i tak dalej, i tak dalej. To się prędko nie zmieni, nawet jeżeli Rosja poniesie porażkę w tej wojnie, to się przez lata będzie odtwarzało. To jest moje zdanie, bo jeżeli 30 lat temu o tym Rosjanie nam mówili, o tej swojej misji, a przypamiętam taki przypadek, że w czasie naszych studiów, to było pod koniec naszych studiów w 92 roku, w lutym, wszedł do naszej sali, gdzie Polacy mieli zajęcie, nas było 5 oficerów i w czasie tych zajęć wszedł oficer rezerwy, który przed tym nas uczył jednego bardzo ważnego przedmiotu. I notabene bardzo dobry wykładowca. Zwrócił się do nas, mówi tak, Polacy, mówi koledzy, ja już idę na emeryturę, ale Polska wyszła z Układu Warszawskiego. Układ Warszawski między innymi przez Polskę został rozwiązany i Węgry. W związku z tym, że Rosja jest bardzo biednym krajem, prawdopodobnie za 5 lat Rosja będzie musiała pójść po dobra na Zachód. I to wszystko zależy od Polaków, czy pójdziecie z nami, czy pójdziemy przez was. No i co się stało? Dzisiaj, co prawda, nie poszli na Zachód przez Polskę, ani z Polakami tym bardziej, ale poszli na Ukrainę i widzimy, jak się obładowują dobrami dorobku ukraińskiej ludności, a więc już nie mówiąc o większych, dużych sprawach, tak jak kradzież traktorów, gdzieś tam wywóz z Rosji, czy mienia, które zostało zagarnięte z domów ukraińskich rodzin, które opuściły swój dom w obawie przed śmiercią, a więc tutaj, kiedy Rosjanie atakowali te miejscowości. Także jeżeli Rosjanie nie zmienili się przez tyle lat, kiedy mogli obserwować świat, widzieć, jak świat w pokoju może żyć, jak on się rozwija, to znaczy, że oni mają w genach i w charakterze to, aby nie szanować innych ludzi, innej narodowości, a bogacić się nawet z rabunku w czasie prowadzenia wojny, więc również z kradzieży. Nie wierzę w to, że się oni w przyszłości zmienią. To, że rabują pana generała, nie zaskakuje, a zbrodnie wojenne i gwałty. To jest najbardziej... To mnie zaskoczyło, bo sądziłem, że po II wojnie światowej, kiedy w czasie prowadzenia działań na terenie byłego Związku Sowieckiego, a więc tutaj na zachód od Moskwy, Niemcy dopuszczali się bestialstw, tak samo jak w stosunku do ludności polskiej, ja sądziłem, że te czasy już nie wrócą. Natomiast niestety wróciły i to... Wróciły te wydarzenia w wydaniu Rosjan, którzy w czasie II wojny światowej ponieśli duże straty. Ponieśli straty, jak jednocześnie i inne jeszcze tam rzeczy. Natomiast też trzeba też pamiętać, co robili na terenach okupowanej wtedy przez Niemców zachodniej Polski, a więc odzyskanych ziemiach, a później na terenie Niemiec. No można by powiedzieć w tamtych latach, że był to akt zemsty.
No ale na dobrą sprawę też cofnijmy się historii Polski. Kiedy po 1939 roku, kiedy terytoria polskie na wschodzie zostały zajęte przez Rosjan, co się stało z naszą ludnością cywilną? Później pamiętajmy o tym, co się stało, wydarzyło, jakie wydarzenia miały miejsce po 1945 roku, gdzie wojska rosyjskie tropiły polskich patriotów, co się nimi działo, w jaki sposób znikali, byli zabijani, mordowani. Także nie sądzę, że cokolwiek nastąpi, jakaśkolwiek zmiana wśród społeczeństwa rosyjskiego na przyszłość. Oni mają po prostu taki charakter, nie szanować innych, natomiast siłą wymuszać w jakiś sposób nie tyle posłuszeństwo, co może nie tyle szacunek, bo szacunku siłą się nie zdobywa, co bezwzględne posłuszeństwo. I to starali się robić w stosunku do Ukraińców, kiedy nazywali ich braćmi Słowianami, a brat brata nie morduje. No w historii to było i tak dalej, ale to jeżeli cały czas Rosjanie mówili o tym dobrym stosunku do Ukraińców, że powinni wspólne państwo budować, to się okazuje, że to tylko było kiedyś, kilka lat temu, szczegadania, a aktualnie pokazali, w jaki sposób tych tak zwanych braci słowiańskich Ukraińców się traktuje. A czy w ogóle jest możliwe wyobrażenie sobie demilitaryzacji Rosji? Nie wierzę w to. Szanowni Państwo, ja w to nie wierzę. Przy tym systemie politycznym, który funkcjonuje, przy tym charakterze Rosjan, nie wierzę w to, że kiedykolwiek nastąpi. I nie nastąpi na pewno. Czy z Putinem, czy bez Putina? Dla mnie bez różnicy, czy Putin, czy inny przywódca rosyjski będzie podobną politykę uprawiał. I nie wierzę w to, że się cokolwiek zmieni jeszcze przez co najmniej 50 lat. Powiedział pan generał. Panie generale, polecam na zakończenie naszej rozmowy, bo w trakcie naszej rozmowy do studia przyjechał Kurier Wnet, numer 95, kwiecień 2022, cały poświęcony wojnie na Ukrainie, ale też mamy kalendarium polityczne, przyda się każdemu analitykowi, całe 60 dni wojny w jednym kurierze pan Adam Gniewecki przygotował, począwszy od 21 lutego. Tego można zobaczyć, co mówili przywódcy, co mówili Amerykanie, co mówili Chińczycy, co mówili Rosjanie, co mówili Ukraińcy i co mówili Polacy i wszyscy, czy Unia Europejska. To wszystko na kilku stronach specjalnego dodatku Kuriera Wnet poświęconego Ukrainie. Panie generale, Kurier polecam, za rozmowę dziękuję. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, miłego dnia. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.